No i kartka z kalendarza na 13 stycznia, jest to sobota i imieniny obchodzą Bogumiła, Leoncjusz i Weronika oraz Beata, Bogumił, Bogusąd, Bogusław, Bogusława, Falisław, Glafira, Gottfried, Gottfried przez D i Gottfried przez T. Hilary, Judyta, Kinga, Melania, Remigia i Remigiusz. I wszystkim solenizantom imieninowym, jak i urodzinowym, rocznicowym składam najserdeczniejsze życzenia. Przysłowie. Przysłowie są dwa. Przyjdzie święta Weronika, zniesie jajka kaczka dzika. Weronika chustkę zrzuci, wiosna od nas się odwróci. No. Teraz mamy słońce, świt o 6.57, wschód o 7.37, zachód 15.52 i zmierzch 16.31. Księżyc wzejdzie o 9.29, a zajdzie o 18.26. Nietypowe święta, dzień wzajemnej adoracji, Międzynarodowy Dzień Koszuli, Dzień Polskiej Wódki i Dzień Gumowej Kaczuszki. No i urodziny mojego brata, który bardzo lubi kaczuszki. Takie prawdziwe kaczuszki, żeby nie było. No i cytat dnia. Jak mądre byłyby kobiety, gdyby miały te rozumy, które dla nich potracili mężczyźni. I to powiedział Julian Tuwim. No nie jestem taka pewna, czy ci mężczyźni to mają takie wielkie te rozumy. No ale to już jest sprawa do dyskusji. I to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Zapraszam na dalszą część vloga. No i witam w kolejnym dniu. U mnie dzisiaj czwartek. U was już będzie sobota. Także witam was serdecznie i pozdrawiam. Zapraszam do mojego vlogusia, do oglądania mojego vlogusia. Vlog będzie miał numer chyba 13 już, tak. No, przy okazji pozdrawiam mojego braciszka, który dzisiaj obchodzi, znaczy się 13, obchodzi swoje urodziny. Także wszystkiego najlepszego, dużo przede wszystkim zdrowia. A reszta, miejmy nadzieję, przyjdzie też. No, a ja tu tylko na chwilę, u nas już zaczyna się robić odwilż, to znaczy się jeszcze nie jest odwilż, jeszcze jest mróz, ale jest tylko 3 stopnie teraz w ciągu dnia, w nocy było minus 16, teraz jest minus 3, no i tak jeszcze wiecie, ta noc będzie jeszcze mroźna, ale słabo, ale już zapowiadają znowu opady śniegu, no a potem będzie odwilż, także witam i zapraszam na mojego vlogusia. Chodzę tutaj tak z rąsi, dlatego że dzwony dzwonią, biją, nie wiem dlaczego, bo nie jest pełna godzina, pewnie jakiś pogrzeb znowu, bo tam widziałam bardzo dużo klepsydr na tym, na murach tam, no, a ja przychodzę tutaj z kawusią na chwilę i powiecie, to nie byłam, był większy mróz, a ja siedziałam bez szalika, dzisiaj ubrałam szalik, bo mnie już drugi dzień kark boli. Tutaj jakieś mam takie sztywność karku i stwierdziłam, że może rzeczywiście mnie tutaj owiało, tak jak Madzia się martwiła, że ja bez czapki i tak dalej, może być, że mnie tutaj po prostu owiało przez tą chwilę, jak wyszłam i szyja, wiecie, tak samo już nie jeżdżę z otwartym oknem w samochodzie, tak żeby mi tutaj wiało, no bo mi potem głowa potem mnie bolała, także niby takie nic, wydaje się, że to takie głupota jakaś, nie? Jak mój tata to mówił, jak on tak jeździł, to mi się gada głupoty. Świeże powietrze mu przeszkodzi, że będzie go kark bolał. A on autentycznie potem kark sztywny miał. Wiecie, taką sztywność karku. No. Także podejrzewam, że to jest to. To ja się dzisiaj już na tą chwilkę tutaj ubrałam. Statywu nie brałam, bo nie będę teraz się tutaj rozgadywać. Zaraz sobie zjem i jadę do sklepów, może tam coś pokażę, chociaż nie wiem, czy tam będzie coś ciekawego do oglądania. A, co ty tu masz?
Co ty to masz? Pizzę? Pizzę masz? Nie tak? Takie smoleńsko jesteś. O, jejku, jaki groźny pies. Taki groźny pies. Taki groźny piesio. Nie tak? Dawaj to. Dobra. No, widzicie, ile zabawy z tym pieślikiem jest w domu. No. Także ja na razie kończę, bo te dzwony też tak biją. Pewnie pogrzeb jest. No i lecę jeść, bo nie chcę z pustym żołądkiem jechać do sklepów, a czeka mnie skrobanie i to takie potężne szyb. Odśnieżyłam wtedy ten samochód, ale no teraz trzeba będzie poskrobać. Troszkę to zejdzie, nie? No. Także pewnie po południu się na dłużej tutaj pokażę. Może wam też coś ze sklepów pokażę, może też będzie dzisiaj hol zakupowy. Być może. Także zobaczymy, co będzie dalej. W każdym razie zapraszam was na dalszą część mojego vloga. No i będąc tam w galerii, weszłam zobaczyć do Half-Price'a, czy są tam jakieś nowości, czy coś fajnego. Jak zwykle w Half-Price'ie są piękne torebki. Przede wszystkim jest duży wybór tych torebek i kolorów. Także to mnie zawsze tam cieszy oko. W tym sklepie. Jest to naprawdę duży wybór, duży kolorystycznie. No wiadomo, ceny też nie są niskie, ale niższe chyba niż w sklepach firmowych. Bo wiadomo, w Halbersie wszystko jest poprzeceniane już, nie? To są końcówki chyba serii czy coś, nie wiem. W każdym razie zawsze lubię sobie pooglądać te torebki. Tutaj widzę taką opaskę z taką naszytą broszką, a ja się zastanawiałam, czy na mojej opasce sobie nie przypiąć broszki, czy by to śmiesznie nie wyglądało i tak się zastanawiam, może sobie tam coś przypnę. Tutaj szukałam ceny, ale nigdy nie mogłam znaleźć, tym bardziej, że w tych normalnych okularach do normalnego patrzenia to nie widziałam. Dopiero później zobaczyłam tą cenę, 33 zł, jak widzieliście. Tutaj portmonetki, ale nie szłam tam, bo tam ktoś się oglądał, a nie chciałam przeszkadzać ludziom. Zauważyłam, że dużo czerwieni jest na ten sezon. Te kurtki tutaj tak nie widać, jaka piękna czerwień, naprawdę tak piękna, głęboka czerwień, że no. Poszłam zobaczyć, co tutaj właśnie w świeczkach słychać, właściwie co tu pachnie w świeczkach. Jest troszkę wyboru. No teraz się pokazały pumpkin, jak ja szukałam, to nie było. No a tak poza tym, no takie sobie różne, nawet nie sprawdzałam cen, bo chciałam tylko ogólnie zobaczyć. No tutaj akurat tą sprawdziłam, 44 zł, taki słoiczek. No. Także pooglądałam sobie tak dużo nowości, to właściwie nowości to prawie wcale nie widziałam. Tutaj są, to jest nowość, te świece u nas też i w kwiaciarni zaczęły się pojawiać. I właśnie to jest jakaś nowość, te świece. Ale też 34 zł, taka szklaneczka. Tylko że są fajne i podobno pani mówiła, ekspedientka w naszej kwiaciarni, że bardzo ładnie pachną. Tutaj Gabrysia się przyszła przywitać. No. I idziemy dalej. Tu na przecenie właśnie, bo chciałam przecenę zobaczyć. Malutko tych przecen. No, tu są bombki na przecenach. Różnego rodzaju. Znaczy to, co zostało, nie? Tak mniej więcej są gdzieś koło po 11 zł. To taka bombka imitująca taką starą. Podobała mi się. 11 zł. Ta szyszka też mi się podobała, taka długa. Była tam też jeszcze jaśniejsza w złotym kolorze, bo ta to taka miedziana była. Także jak tak popatrzałam na kilka tych cen, to tak większość 11 zł. Albo wszystkie nawet. Ta ciężka jest, ta bombka. Podejrzewam, że ta ciemnozielona też taka ciężka będzie. No. No i tak przeleciałam po tych rzeczach tutaj. W sumie nic nowego za bardzo tutaj nie ma. Tutaj jakieś dekoracyjne takie rzeczy są. To są chyba świeczniki, myślę, nie? Te czarne. Nie, bo te czarne jedne są chyba świeczniki, drugie to są jakieś takie właśnie wazony. No. Złote tukany.
To mi się zawsze podobało. No i tutaj mamy też jeszcze troszkę takich złoto-czarnych dekoracji. Takie na przetrzymanie. Ta poduszka z guziczkami mi się podobała, taka sweterkowa wyglądała. Tu jest troszkę przecen. Już. Tu już nie są przeceny, są jakieś truskawki. No, tak bardziej na czerwiec, nie? Tu u góry jeszcze jest troszkę przecen. Ale tak w sumie nic nadzwyczajnego tam nie było. Nic takiego, co by wcześniej tak nie było widać. Tutaj widziałam takie właśnie mydła w płynie. No, a teraz jesteśmy chyba w Pepco. I widzę, że staniały te latarnie na 20 zł. Warte może pomyślunku, czy by to nie kupić. Tu takie duperelki różne po przecenach, nawet tam nie zaglądałam, bo takie resztki widzę, że są po przecenach. W kubkach nic nadzwyczajnego, jeden tylko zwróciłam uwagę, którego wcześniej nie widziałam, zaraz wam pokażę. O, właśnie Scooby-Doo. Taki to jest fajny kubek. 20 zł chyba on kosztuje. Tak. No. A tak, jak kiedyś było bardzo dużo, taka różnorodność, tak teraz na razie taki przestój jest, mi się wydaje. No. I tak sobie pochodziłam po tym sklepie, ale jeszcze tam na kilku półkach widziałam przeceny, zaraz tam dojdziemy pewnie. Tutaj właśnie są obniżki cen takich artykułów. Ale nie przyglądałam się, jakie ceny są, bo tak za bardzo to nie interesuje mnie. A wy, to wszystko zależy, co w waszych pepkach zostało w tym. Mogą być inne rzeczy na przecenie po prostu, to co im zostało po świętach, nie? No i to też nie wiem, czy w takiej samej przecenie to wtedy jest, czy w innej. No i tutaj już tak sobie pochodzę troszkę, ale będę już zdążała raczej do wyjścia za chwilę. Tutaj jak zwykle pojemniki, troszkę ciuchów, no tutaj kolczyki, też jakieś poprzeceniane są, widzę. No i tak przeszłam koło tych ciuszków damskich, ale to już wam też pokazywałam w tym moim Pepco, te niektóre rzeczy. Także tutaj zwróciłam na to uwagę, oczywiście nie dla mnie, no ale niektóre osoby lubią takie właśnie przyciele rzeczy. No i to by było wszystko w Pepco. Tutaj właśnie chciałam wam jeszcze pokazać dekoracje, jakie są w plejadzie naszej. I zmierzam do Maxi Zoo. Zaraz będę tam szła. Jeszcze chwila, jeszcze moment. I wchodzimy do Maxi Zoo. Tak się przejedziemy między tymi półkami. Tu są takie duże paczki karmy dla zwierząt. To jak ma ktoś duże psy chyba. Tu są różne takie środki do higieny, ale też no, takie zdrowotne troszkę, jakieś kropelki, nie kropelki. Tutaj akurat jakieś ekstra smaczki chyba są. Coś na uspokojenie, coś. Też i szczotki, i takie różne rzeczy do pielęgnacji piesków. My tu też kupiliśmy płyn do tych oczków, żeby tak nie łzawiły. I jeszcze jeden płyn Wiki kupiła, teraz nie pamiętam, to chyba też do łapek było. No, no idziemy sobie taką trasą zobaczyć tutaj po drodze dla papugi. Najpierw jeszcze tutaj zaglądam na karmy. Na razie ta karma, którą Klusia je, jest jeszcze w tej samej cenie, bo to wiecie, różnie to bywa, ale na razie jest w tej samej cenie, jak była. No i rzeczy dla papugi. I tu się zastanawiałam, bo właśnie chciałam na piórka wziąć i na dziobek. Tak będę je tu znowu mieszać z jedzeniem. Tak szczerze mówiąc, nie wiem, ile ona tam ma jeszcze tego pokarmu. Mogłam najpierw sprawdzić, jak jechałam, bo tak to będę musiała drugi raz potem jechać. No. Także wzięłam to do koszyka.
bo weszłam tam z tym koszem ze sklepu, z Carrefoura. W Carrefourze też tam coś kupiłam, to wam potem pokażę w tym, w holu zakupowym, nie? No. Tutaj się chwilę nad czymś zastanawiałam. A, chciałam wziąć do tych większe opakowanie, ale tam co było dla tych nimf i żako, ale tam były takie większe te ziarna i ona, nasza pusia mogłaby tego znowu nie chcieć, bo tak z nią jest. No i tutaj kolby i tak się zastanawiałam, którą kolbę wziąć. Wzięłam tą owocową w końcu z owocami, ale dzisiaj już jej nie będę dawała, bo ona jest w stanie ją jeszcze opędzlować do nocy. To tak może jutro albo w sobotę dostanie kolbę znowu. No i idziemy dalej. Po drodze były zabawki dla zwierząt. Tutaj to nie wiem, czy to jest lama, czy co to jest. To zwróćcie uwagę, bo kiedyś widziałam taką, ale taką malutką, jakby dla naszej klusi. Misiek, no to są, wszystko jest coś szeleszczącym, coś takiego, że zwierzaczki na to zwracają uwagę. No i na pewno to jest mocniejsze niż zabawki, takie pluszaki dla dzieci. Ale nie jestem za bardzo zwolennikiem, żeby takie pluszaki za bardzo dawać, dlatego że potem pieski mogą mylić pluszaki takie psie z pluszakami dla dziecka. I jak się gdzieś w towarzystwie dzieci znajdą, to mogą te pluszaki dziecięce niszczyć, a one na pewno są dużo słabiej zrobione. No i dotarłam tu, po co tu przyjechałam, właśnie po tą karmę dla naszej klusi. I to jest karma, która jest, się dowiedziałam, właśnie dedykowana z Maxi Plusa, z Maxi Zoo i tylko oni to mają podobno. No i to wszystko. No i wróciłam ze sklepów. Nie było, nie robiłam dużych zakupów, ale pieniędzy poszło dużo. I pokażę wam, co kupiłam, taki hol zakupowy. Tutaj mam siatkę, byłam w Lidlu, w Biedronce i w dużym Carrefourze. Mam tu pomieszane, a i w Maxi Zoo. I w Maxi Zoo tą kupiłam, to widzieliście, jak wrzucałam do koszyka te kolby. A w Biedronce, bo to już jest tutaj, w Biedronce kupiłam, wsparłam w tym roku pierwszy raz chyba od iluś lat orkiestrę i kupiłam dwie pary takich skarpet, jedna dla mnie, jedna na prezent będzie. No, także od chyba, nie wiem, 15 czy 20 lat, pierwszy raz, w zeszłym roku serduszko chyba wzięliśmy. No, bo taką narrację słuchałam Radia Maryja i dlatego to tak było. No, ale każdy, tylko krowa nie zmienia zdania, nie? No, także wsparłam tą. Mogą mnie bardziej nie lubić moje koleżanki były. Cóż. I teraz tak, w tym Maxi Zoo kupiłam tutaj, wszystkie to są? Chyba wszystkie. Tak, cały wagonik jedzonka dla klusi. I to jest tak, jedno jest takie, bo ona to też lubi. To jest ten z rybką jakąś. I to jest innej firmy, z Brick. A, Brit. A tutaj wszystko jest selektu, mini. Wszystko jest jagnięcina, bo ona je lubi. I wzięłam dwie z wołowinką. Także tu mam na pół miesiąca jedzenie dla klusi. Także ja dzisiaj w tym sklepie zapłaciłam 100. Jeszcze kupiłam dla papugi na piórka, na zdrowe piórka, tam skrzydełka, a i tu jest jeszcze na dziobek, bo jak zauważam, jak ona co dostaje, to jej się tu nie robi. Też to zauważyłam. Bo jej się taka narośl robiła przy dziobku, a jak jej to daje, to jej się nie robi ta narośl. To jakieś bakteryjne musi. Musiało tak być. Kupiłam, kurczę, to już 4 z czymś kosztuje.
nasiona na rzodkiewki, znaczy na rzodkiewki, na kiełki rzodkiewek. Dostałam nareszcie. Będziemy sobie robić już znowu, nie? Już przychodzi ten smak. Tutaj mam, tego na razie Wam nie mogę pokazać chyba. A pokażę Wam. Na prezent mam. Tylko było ostatnie i jest tutaj takie rozwalone pudełko, ale mi się podoba. Coś podobnego jak Tobie, tylko już nie było takich jak Tobie. Jest inny, ale też mi się bardzo podoba. Kubeczek do parzenia herbaty albo ziółek. Ładny, nie? Też był ostatni, jedyny. Taki. Z takim sitkiem. Zaparzaczem. I z taką fajną pokryweczką. Nie wiem, czy to byście widzieli. Ona się tak mieni na złoto. O. I to jest taki fajny. Sama bym sobie go kupiła. Bo jest fajny. Ale był znowu ostatni. Ten jak Tobie kupowałam, też był ostatni. Widzisz, dużo ludzi kupuje takie jedno. Także... No, babeczek głównie. No, takie wzory są. Taki ładny kubeczek. No. Także... Schowaj bezpiecznie. Trzeba to schować, żeby się temu nic nie stało. I będę miała tutaj... Tylko ten, szkoda, że to pudełko jest takie rozwalone, bo takie potargane jest, no ale tylko co... Pudełko i się wyrzuci, nie? No. No i tu już z tego z Carrefoura to kupiłam tylko serek Almet z chrzanem, bo Zbyszek lubi ten z chrzanem, a tu nigdzie nie było. Bo ostatnio kupowałam tam te inne smaki, nie? Mięso na rosół wołowe. I te kości, te rurkowe na rosół, tak na dwa rosoły, bo to ja to dołożę, nie będę tylko z tego robić, wiadomo, tylko tam mam jeszcze skaczki na rosół, to wołowe i będzie się jutro już robił rosół, w piątek, jak przyjdę, bo jutro wybieram się rano i przyjdę po południu dopiero. Tutaj mam dla kuzineczki taki batonik. Serowy, on jest bardzo dobry, w białej czekoladzie, serowy, z malinami czy z czymś, nie? Tak, z malinami. No, ja sobie kupiłam, niestety już musiałam ten podkład, bo to co miałam, ja już miałam przecięte i do dzisiaj resztkę, już całkiem suche wypaćkałam na siebie, także już musiałam kupić i najbardziej mnie drażniło, że tam była cena o połowę taniej, ale tylko jeden numeryk. Aha. Jedynka. Aha. Jedynka, bo widocznie słabo schodzi, bo to jest na bardzo blade twarze, nie? No. A ja tą dwójeczkę, także mam. Zaś będę miała na jakiś czas. Bo tam to miałam, nie wiem, z pół roku albo więcej nawet. Strasznie długo. Długo, bardzo. No bo w lecie się tym nie robiłam. No. Kupiłam mydło w płynie do łazienki, do rąk. Lubię takie zapachy, a to są leśne owoce. To tak będzie fajny zapach taki, nie? No. Leśne owoce i tu róże są. No to... Och, już za chwilę będę ręce brał. W Biedronce dostałam 6 kostek masła. Limit taki był po 4 zł bez grosza. Te z mlekowity. Nic takiego wielkiego nie kupiłam, a wiesz. O, tutaj dwa pomidorki. To tak tyłem stoję, wylatują. Dwa pomidory, bo nie ma sensu kupować więcej. No bo różnie to z tym jest. To lepiej na świeżo kupować, nie? Takie fajne, twardsze pomidorki są. Je już od razu mam. Jedną mozzarellkę w Lidlu. To już jest z Lidla. Tutaj dla Wiki. Takie i takie. Cini mini, a te są jakieś... Nie wiem, cookies coś tam. Piosenka. Cookies, ale nie cookies. Ten piosenka, tylko... Angielskiego. No. Ciasteczka. Ciasteczkowe. Tak. No. Wzięłam dwa szpinaki. No tak, nie wiem, jutro czy kiedy się zrobi szpinak, nie? Tak. My lubimy, a my właśnie lubimy ten szpinak z tym, ze śmietaną, ten w kostce z Lidla. Czasami też, nie wiem czy ta sama firma, ale w Aldi też takie były.
Także te są dobre. A były w tej samej cenie, co te, ta blacha taka. Mm. To mam dwa, ale ten drugi gdzieś tutaj zaginął w akcji. Tu mam porcję rosołową z indyka i właśnie to będę miała do tego rosołu, nie? W tym była promocja na drugą puszkę, więc dwie puszki makreli w pomidorach, bo też lubimy, nie? Taką pastę sobie zrobić. Worki, bo te worki akurat ja używam do bio. Bo te zwykłe woreczki, jak dawałam, to one się targały, bo tam jednak ten kubełek jest duży i te bio są bardzo ciężkie. To jednak takie muszą być, a właśnie mam żółte, mam do bio, a te z Biedronki, te fioletowe, mam normalne śmieci. No. W Lidlu był serek włoski z czerwoną metką, to wzięłam. Wzięłam też ketchup jeden, bo tu się już kończy. Cebula. Trochę cebuli. O, tu jest ten drugi. Już zaraz koniec. Ten drugi, ten szpinak. Dwa szpinaczki. No i oczywiście wzięłam kawę, dlatego że i tak bym musiała brać kawę, a 15% taniej ta kawa, miałam taki kupon, więc wzięłam tą kawę. I to wszystko. No i papier. A nie, jeszcze mam tam, tutaj jest papier, nie wiem, to go widać, widać go. A tam jest jeszcze 6, podaj mi jedno mleko. Jedno tylko. 6 mlek, bo było po 2 złote, jak się wzięło 6 sztuk z Mlecznej Doliny. No to wzięłam, zaś będzie na jakiś czas, nie? Ja teraz już tak nie będę kawy z mlekiem piła, to to będzie na długo. No i to wszystko, takie zakupy, teraz to wszystko trzeba posprzątać, coś zjeść. Zrobię sobie kawusię, no i przyjdę do kuchni na pogaduszki. Ale muszę troszkę odpocząć po tych zakupach. To się wydaje, mało tego jest, nie musiałam tego niby nosić, no do domu to trzeba było przynieść. Ale jednak na ten temat to później pogadam, jak już tutaj będę siedziała. Już wtedy chyba z herbatą. No, to by było na razie tyle. No i przychodzę tutaj z wieczorną herbatką. Tylko czekać, kiedy znowu Klusia przeleci na ręce, nie? Bo ona tak ostatnio, jak wyczuje, że ja tutaj siedzę i gadam, to zaraz przelatuje, zauważyliście chyba. No, a ja tutaj przychodzę z taką herbatą, jak wczoraj miałam. Dobra jest właśnie pojedynczo, a nie podwójnie. Czasami co za dużo, to niezdrowo, nie? No. Ja już zjadłam, bo oczywiście zakupy posprzątałam. Także teraz troszkę tutaj sobie pogadam i będę montowała film. Dzisiaj muszę naprawdę iść wcześniej spać. Nie wiem, jak ja to zrobię, bo ja ostatnio nie jestem tak wcześnie śpiąca. I bo jutro wstaję o 6 rano. Ja wiem, że się pewnie teraz śmiejecie, bo wielu z Was wstaje o 5 albo nawet wcześniej do pracy. A ja jutro muszę wstać o 6. Na szczęście Wiki jutro jedzie na uczelnie, to i to właśnie tak wcześniej jedzie, także mnie obudzi przed 6, krótko przed 6, bo Zbyszek akurat nie ma na rano, no to mnie nie obudzi, a ja jakoś mogłabym sobie budzik nastawić, całe życie wstawałam na budzik, ale ostatnio to ja tych budzików nie słyszę, tych zegarkowych. Nie słyszę tych budzików, ja tylko wiem, jak od Zbyszka budzi czasami. To tylko wiem, że będę miała więcej miejsca w łóżku wtedy, nie? No, że się mogę bardziej tam rozłożyć. A tak to ja nie reaguję za bardzo na budziki. I dlatego wolę, jak mnie ktoś obudzi. Bo mogę usłyszeć budzik, mogę nie, ale wiem, że to dla mnie było zawsze takie traumatyczne, jak ten budzik dzwonił, bo to nagle się wydaje, że w środku nocy cię budzi i ty już musisz wstawać, a jesteś niewyspany, nie? No. Także, a ja ostatnio staram sobie tak życie umilać, można powiedzieć, żeby jak najmniej stresu było. Chociaż ostatnio, jak tak obserwuję internet, no bo tylko wiadomości w internecie mam, no to czasami mi się ciśnienie podnosi i to bardzo. Ale no trudno, takie jest życie. Staram się jak najmniej tam wiadomości oglądać, ale czasami trzeba, nie?
No. I to tak. Tak jak widzieliście, kupiłam sobie te skarpetki, już je mam na nogach, są cieplutkie, fajne. No. I już na dworze u nas nie ma tak zimno. Już mróz jest lżejszy taki, chyba 2 stopnie, czy ile tam. No w nocy może znowu podskoczyć na minus 5, ale to już nie jest to, co było minus 20 i więcej, nie? No powietrze, nie wiem, mówią, że wszędzie smog. Dzisiaj nie czułam tego w powietrzu, że to jest takie, dlatego że może wiatr był i to troszkę jednak przewiało. No mam nadzieję, że jutro też to jakoś troszeczkę przewieje, bo nie wiem jak tam z wiatrami będzie, ale lepiej się oddycha jak nie jest takie stojące te powietrze, zwłaszcza jak, no jak jest smog, nie? No i tak właśnie gdzieś tam wyczytałam dzisiaj i to rzeczywiście zwróciłam na to uwagę, że śnieg już u nas na Śląsku nie jest czarny, że tyle czasu leżał śnieg i był ciągle biały. I rzeczywiście, bo jak wcześniej, to tak 2 dni poleżał śnieg, co nie dopadywało i on był szary takie i takie kropeczki, no sadze po prostu spadały, pyły takie różne i już był taki zanieczyszczony. A teraz rzeczywiście, nie wiem, tutaj osoby ze Śląska, które są, może też zwróciły na to uwagę, że ten śnieg jak już spadnie, to jest długo biały. To też jest to, że tutaj huty są powygaszane. Przemysł taki ciężki jest raczej już powygaszany u nas na Śląsku. No. I to tak. Tak mi coś mi piszczy w uchu, nie wiem w którym. I nie wiem dlaczego. No. I tak, no, jak widzieliście, byłam na sklepach, a właśnie miałam powiedzieć, czemu taka zmęczona. No bo jednak parę godzin mnie nie było. Wiecie, człowiek teraz się musi ubierać troszeczkę grubiej, chociaż ja i tak dzisiaj się tak za grubo nie obrałam. Nie brałam tego mojego grubego szala, dlatego że wiedziałam, że samochodem pojadę, nie? No to po co mam się tak obtulać, a w tych sklepach potem jest za gorąco. No i właśnie to ciepło w tych sklepach to mnie potem męczy jeszcze bardziej niż normalnie, jakby się tam chodziło. I był taki przypadek, bo musiałam wpłacić pieniądze do wpłatomatu, żeby przelewy zrobić. Jeszcze mnie te przelewy czekają do zrobienia. I miałam tam wpłacić te pieniądze, no i stałam, w kolejce były 2 osoby. Jedna osoba odeszła, przede mną był taki pan, podszedł i tam bardzo długo robił jakieś operacje. Ja sobie myślę, dobra, stoję grzecznie, bo ja też będę długo. Dlatego, że jak ja mam większą kwotę do wpłacenia, to ja już mam taki uraz, bo kiedyś wpłaciłam pieniądze do wpłatomatu i on mi żadnego tego świstka nie wydał i zawiesił się. I ja potem nie wiedziałam, czy nawet na komórce sprawdziłam, że one nie doszły tam, czy jakoś tak. I to był dla mnie wielki stres, bo to były pieniądze na czynsze, na opłaty. No, ja potem dzwoniłam do banku i to się wszystko wyjaśniło i miałam te pieniądze na tym koncie potem. No, ale tak wiecie, się bałam, że ja odejdę od tego bankomatu, a jemu się coś odblokuje i wypluje te pieniądze, nie? Znaczy, wiecie, otworzy się, ktoś następny przyjdzie i sobie je zgarnie. No. I dziś, to ja teraz wpłacam najpierw 100 i jak on mi weźmie tą 100 i wszystko jest ok, to potem resztę wpłacam, nie? No i ktoś może się potem denerwować, że długo. Ale ten pan przede mną naprawdę chyba z 10 minut tam stał. W końcu się odwrócił, mówi, że nie wiem, czy coś załatwię, bo coś tu się zawiesiło w nim. A ja mówię, aha, okej. No to odeszłam. Ale po jakimś czasie jestem się, dobra, pójdę zobaczyć jeszcze raz. Włożyłam kartę, no i od razu wyskoczyła informacja, że nie można dokonać wpłat. No to na całe szczęście, bo przynajmniej tą kartę mi oddało tą kartę, nie? No, ale za mną był znowu jakiś pan i ja mu mówię, że nie wiem, co z tym jest, bo tu coś się dzieje, teraz nie można wpłacać. A on mówi, o, to nie ma problemu, bo on będzie wypłacał. No. I no to okej, nie? Poszłam sobie do jednego ze sklepików, wychodzę z tych sklepików, a ten pan tam stoi już z ochroniarzem. I się okazało, że mu pieniądze zeszły z konta, ale bankomat mu ich nie wydał. I się zawiesił. No
I nigdzie na tym w płatomacie, a to z ING w płatomat, nigdzie tam nie było numeru telefonu, gdzie można zadzwonić w razie czego. I potem miał ten sam problem. Coś tam z tym ochroniarzem, coś tam gadali. No ja już poszłam i sobie myślałam, to już tam nie wracam, już tam nie wpłacam. No i jak przyjechałam, jak wyszłam ze sklepu, jak zobaczyłam, że znowu śnieg sypie i się zrobiła taka naprawdę mazia, to ja, wiecie, miałam dosyć, nie? No, w ogóle zanim wyjechałam, to musiałam skrobać szyby, ale nie od zewnątrz, od zewnątrz też, ale od środka, bo nic nie widziałam, a zanim by mi ta moja dmuchawa nagrzała tam, no to bym musiała bardzo długo, wiecie, stać w miejscu i kopcić, no bo to się nagrzewa wtedy, jak silnik pracuje, nie? A nie chciałam tak ludziom w okna kopcić, to wzięłam, zaczęłam skrobać od środka. Pełno śniegu potem miałam tam na tych zegarach, na tym wszystkim. Znaczy pełno śniegu. No wiecie, jak to się tak, no to się tego śniegu zrobiło. Mam tam taką ściereczkę, to sobie to powycierałam, bo wiecie, to potem znowu zacznie parować i znowu szyby zaparowywują, przyjdzie mróz, znowu zamarzną, nie? No ktoś tu już przyszedł, już mnie usłyszała. No. I takie to miałam trochę przeboje i jak już potem jechałam do domu, jeszcze byłam w Biedronce, w Lidlu i jak już tutaj na naszej dzielnicy tutaj już jechałam, to tak troszkę mi tym samochodem... Kluska! Zawołajcie, Klusie! Co ty tam masz na tym ogonie? Coś białego ci się przyczepiło. Oczywiście nikt nie zawoła, Klusie. Chodź. No to chodź. No to nie. No i... Weźmiesz ją? O, ja to robię teraz. O, poleciała. No. I tak tutaj na dzielnicy już tak była bardzo gruba taka warstwa takiego, wiecie. I stwierdziłam, że do tego wpłatomatu, który chcę iść wpłacić te pieniądze, to już nie będę podjeżdżała, bo to nie wiadomo, jak tam na tym parkingu będzie. Więc sobie podjechałam pod dom i wyobraźcie sobie, było już ciemno. A ja znalazłam to samo miejsce, miałam wolne i dużo jeszcze było wolnych miejsc tutaj. Dzisiaj 10, to chyba wszyscy na zakupy wyruszyli. Nie, dzisiaj jest 11. No. I sobie zaparkowałam na tym samym miejscu. Zadowolona. Potem poszłam do tego wpłatomatu na nogach. Wpłaciłam wszystko, co miałam wpłacić. Jeszcze w tym Rossmanie kupiłam to, co wam już pokazałam. No i przyszłam, dopiero potem rozładowywałam te zakupy. I tak to miałam. No i potem się dziwi, że człowiek jest taki zdyszany, zmęczony i tak dalej, nie? No jak ja pojechałam, to była wczesna godzina taka w miarę. No ale to tak te chodzenie po tych kilku sklepach, a jeszcze nie zaliczyłam tutaj naszego handlu, bo te jajka chcę kupić od nich, bo tamte to się szybko kończą. I nie wiem, czy mi do poniedziałku starczą, raczej chyba nie. No, a nie wiem, jak to jutro, czy jutro mi się uda tam podjechać, bo jutro jadę znowu do Hortensji. I nie wiem, o której... Znaczy, ja mniej więcej wiem, o której mam wyjść. Ale może być tak, że na handlu już będą mieli zamknięte, nie? Z tymi jajkami. A te jajka są rzeczywiście dużo lepsze i nie ma sensu wydawać pieniądze na hali, bo te na hali według tych jajek to wyglądają jak eski, takie małe. M-ki, eski. A te, które kupuję na handlu, to one są takie wielkie XXL chyba. Takie duże. No to jest różnica, nie? A mniej więcej w tej samej cenie, no to... No. I tak. I tak się to wszystko układa. Tak, po jedzeniu mnie suszy troszeczkę, tam troszkę słona go zjadłam. Myślałam, że będą teraz tutaj ta inscenizacja walk, wiecie, jak to tutaj było, bo to tak o tym porze, o tej porze co roku tutaj przy tym naszym schronie. Dobranoc, kotek, to obudzisz mnie? No to idź spać. O! Kluskiem atakuje. Spać idę. No spać idę, no. Atakuję, bo ona idzie spać. Boże, nerwusz mały. No, myślałam, że będzie ta inscenizacja tych walk tutaj, ale jednak chyba nie będzie.
Szukałam w internecie, bo to tak koło 11 zawsze jest, a przypomniałam się o tym, bo mi się wyświetliło we wspomnieniach na Facebooku o tej inscenizacji. No i rzeczywiście mówię, no to przecież już by to teraz w sobotę musiało być, znowu będą te wycie tych syren z policji, czy tam ze straży pożarnej. Tam dzieci się potem, nie? Taki pokaz jest dla dzieci. No ale przede wszystkim najpierw jest ten pokaz, ta inscenizacja tych walk. No to strzelają przez pół dnia z karabinu, wybuchy, czołg tam wjeżdża i wybuchy są. No na koniec są te fajerwerki. To sobie myślę, no to będę miała znowu z kluską troszeczkę problem, nie? Jak tak będą co chwilę strzelać, bo i tak strzelają serię cicho. Za jakiś czas znowu strzelają serię i znowu cicho. To znowu jakiś tam, nie wiem, coś wybuchnie. I tak przez cały dzień takie coś jest. No też mroku mi to nie przeszkadzało za bardzo, bo nie było pieska. To tak człowiekowi aż tak nie przeszkadza, jak to właśnie, jak psy to jednak słyszą i to przeszkadza. No. Ale jak tak patrzałam, żadnej informacji, w końcu znalazłam informację, że stoi to pod znakiem zapytania wielkim, bo wojewoda chyba tam coś nie chce się dołożyć tym razem, żeby to sponsorować i tam jakąś zbiórkę ogłosili, ale chyba trochę późno, bo w grudniu w sumie to chyba dzień przed Wigilią ogłosili tą zbiórkę. No jak patrzyłam, to tam jest 4000, a to tam chyba ileś tam tysięcy potrzebnych jest. Więc chyba nie będzie tej inscenizacji walk tutaj w tym roku. No ja tam za bardzo nie ubolewam nad tym. I już to było kilka razy i tak sobie myślę zawsze, za każdym razem jest tak samo, no wiadomo, bo to oni pokazują tak, jak to było. Jest to już w internecie, można sobie to pooglądać. Ludzie, którzy na to chodzili, no to już też na pamięć znają. A jeszcze jest ten schron, można sobie do schronu iść, bo na pewno będzie otwarty. Schron, można sobie tam w tym schronie pooglądać. Tam też są jakieś filmy, czy coś tam jest puszczane, nie wiem. Bo już dawno nie byłam w tym schronie, a tam się podobno zmienia co jakiś czas ta wystawa i w ogóle. Ale jedno, co tam było, co mi było ciężko przeżyć, to właśnie jak byliśmy w tym schronie, to tam się oprowadzał nas tam, to taką grupką byliśmy. No i w pewnym momencie, no to było też właśnie jak to tutaj były, syreny zaczęły wyć i tak dalej. I te strzały, wybuchy i to było tak głośno w tym schronie. No to było tak, jak to kiedyś naprawdę było, nie? Ale to było tak przerażające, że ja już więcej bym tam nie poszła. Mi się normalnie płakać chciało. No, także wiem, co, znaczy wiem, mogę sobie wyobrazić, co przeżywają ludzie, jak jest wojna, nie? Ten strach, gdzie się tu ukryć i tak dalej. No, dlatego ja już tam nie chodzę na to, do tego schronu, a na inscenizację, no byłam tam chyba raz albo dwa, żeby to nagrać. No chodź, jakiś papierek, paproszek i się tutaj przyczepił do ogonka, coś białego. Coś zaś rozgryzała i się przyczepiło. No. I tak. Także to już też nagrywałam. To już nie trzeba, nie? Tak myślę. W każdym razie chyba tego nie będzie. A jakby było, to pewnie będę to słyszała z balkonu znowu. Może nie będzie inscenizacji walk, tylko będzie jakieś takie obchody zrobią. Trochę cichsze, nie? No bo wiadomo, jak była ta inscenizacja, to byli też i aktorzy, zawsze Cezary Żak tutaj przyjeżdżał. No i więcej tam tych aktorów jest, no to jest wiadomo, koszta są i większe, nie? No. Dobra, będę już kończyła. To jest, wy macie to w sobotę. To życzę wam pięknej soboty, dobrego dnia, obojętnie czy to rano, czy wieczorem słuchacie, oglądacie. No a ja się biorę za moje sprawy. Jutro będę nagrywała na niedzielę. No zobaczymy, co tam będzie, nie? No mam nadzieję, że coś ciekawego mi się uda ponagrywać, żebyście mieli. Jak w tych sklepach dzisiaj byłam, to tak jak mówiłam, ja myślałam, że będą jakieś już ciekawe rzeczy, bo słyszałam, że już nawet zajączek jest w niektórych sklepach.
czyli Wielkanoc, ale u nas tutaj jeszcze nie. I dobrze, bo jeszcze jest choinka. Jeszcze sobie ta choinka pobędzie do lutego. I tak jest w tym roku, krótki jest ten karnawał. Właśnie, krótki karnawał jest, bo tu już na początku, znaczy w połowie lutego jest już popielec. No, to jest krótki karnawał, nie? Bo święta są chyba w ostatnim dniu marca, o ile się nie mylę. 30 albo 31, nie wiem. Jakoś chyba w ostatnim dniu marca jest Wielkanoc. Tak wcześniej w tym roku akurat tak przypada. No i co? I w tym roku mamy rok przestępny. No, mamy 29 dni w lutym. No i tak, a mówią, że jak jest rok przestępny, to się różne dziwne rzeczy dzieją, że to jest... Kiedyś to mama zawsze mówiła, ojejku, znowu rok przestępny, to nie wiadomo, co się to będzie działo, że takie różne rzeczy się dzieją. Już tyle było tych przestępnych, jakoś żeśmy przeżyli, to i przeżyjemy ten. No, to dziękuję serdecznie za ten czas poświęcony na mojego vloga. Dziękuję wszystkim wspierającym, oglądającym, łapkującym, komentującym i subskrybującym. No i oczywiście zapraszam na następny vlog. Bajo, bajo i pa, pa! Do jutra!